Cześć wszystkim, tu Jotu Mama. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem i chyba już łatwo domyślić się po tytule, o czym będzie ten filmik. I nie, ten tytuł nie jest ani zmyślony, ani clickbaitowy. To jest całkowita prawda. I w sumie ponad miesiąc zwlekałam z nagraniem tego odcinka. Nie czułam tego, nie chciałam o tym mówić i wydaje mi się, że jeszcze długo zwlekałabym z tą cudowną informacją. Wydaje mi się, że może do 5-6 miesiąca ciąży, może nawet dłużej. Tylko że sytuacja była taka. Opublikowane zostały już wszystkie vlogi z Egiptu. Nagrany został odcinek taki gimnastyczny. I w sumie mogłabym dalej zwlekać, dalej nagrywać takie zwykłe odcinki i po prostu udawać, że wszystko jest tak jak zawsze. Tylko że wydaje mi się, że i tak nie mogłabym tego po prostu dłużej ukrywać, ponieważ moje samopoczucie, mój stan, te mdłości, nudności, ogólnie ta ciąża, która jest zupełnie inna niż wszystkie moje poprzednie ciąże, to wszystko i tak byłoby widoczne i jestem tego pewna, że w komentarzach już byłoby sporo osób, które się domyśliły. W sumie też 14 grudnia, o tym jeszcze opowiem za chwilę, 14 grudnia był opublikowany TikTok i też było sporo komentarzy, czy to jest prawda, czy to jest jednak test nieciążowy, a test na COVID-a. Ogólnie ten TikTok i myślałam, że odbiór tego TikToka będzie troszeczkę inny, ale wyszło jak wyszło, więc też na Instagramie codziennie dostaję pytania, czy to jest prawda, czy będziemy mieli kolejne dziecko, więc jednak postanowiłam, że lepiej już nagram ten filmik, pokażę też reakcję Mesia, dzieci, ponieważ właśnie to była niespodzianka na 14 lutego. Jeszcze nigdy dla Mesia nie robiłam takiej niespodzianki. W sumie dziewczyny też od razu, na przykład o ciąży z Eliaskiem wiedziały od razu ode mnie. Aisha też, na przykład jak byłam w ciąży z Mają, no to ona też chyba jako pierwsza się dowiedziała, a tym razem postanowiłam zrobić niespodziankę. Ich reakcje zobaczycie za chwilę, zaraz Wam o wszystkim opowiem. Ogólnie takich znaków, że ktoś do nas idzie, mieliśmy naprawdę sporo, ale dopiero po zrobieniu testu i ogólnie 5 testów, jakby te puzzle ułożyły się w całość i zrozumieliśmy, że faktycznie to już od dawna nam jakby wszystko wskazywało na to, tylko że my tego jakby nie widzieliśmy. Pierwsza taka wskazówka była, że jak się pakowaliśmy do Egiptu, no to wrzuciłam naprawdę w ostatniej chwili jeden test do walizki i tak sobie po prostu sekundowa taka myśl była, że w ostatnim dniu zrobię sobie ten test. Przy tym, że tych testów w ciągu ostatniego roku, nawet dłużej, przerobiłam sporo i jakby już nie myślałam, że jeszcze kiedyś będziemy mieli kolejne dziecko i tak czwarte dziecko może być tym dzieckiem oczekiwanym, niespodziewanym i wyczekiwanym przez nas wszystkich. Wydaje mi się, że właśnie ta ciąża, o tym też za chwilę, jest najdłużej wyczekiwana przez nas, przez moje też przyjaciółki. Wydaje mi się, że właśnie tym razem czuję się tak najbardziej zaopiekowana i szczęśliwa. Słuchajcie, pojechaliśmy do tego Egiptu i ogólnie zapomniałam totalnie o tym teście i zazwyczaj Maja w nocy nie budzi się do toalety, ale tym razem było inaczej. To była ostatnia nasza noc w Egipcie. To był piątek i kolejnego dnia, już w sobotę, mieliśmy o godzinie 16 wyjeżdżać na lotnisko. No i Maja się obudziła w nocy po prostu na siku i wtedy mi się przypomniało, że mam ten test. No i Maja poszła spać i ja zrobiłam ten test, jakby niczego się nie spodziewałam, ale jak zobaczyłam, no to byłam w szoku. Od razu napisałam do swojej przyjaciółki Sandry i ona w sumie ze mną już nie spała tej nocy. I tak jak mówiłam, to było takie wyczekiwane, ale jakby niespodziewane w tej chwili to dziecko. I wtedy tej nocy, trzymając ten test w ręku, zaczęłam przeliczać, kiedy byłby poród, tak? Jaki byłby termin. No i dla mnie taką niespodzianką było, że to jeszcze w tym roku. Jakby nie mogłam się spodziewać i w głowie tak mi ciężko się układało, że to jeszcze będzie w tym roku, że to będzie październik, a nie tam kolejny 2025 rok. Tak, i słuchajcie, od razu sobie wtedy przemyślałam, że już za chwilę będziemy mieli 14 lutego, czyli mieliśmy wtedy już jakby z piątku na sobotę noc i w środę już miały być walentynki, czyli musiałabym wytrzymać z tą informacją około 5 dni. No i słuchajcie, powiem Wam, że to były chyba najdłuższe dni. Ja czułam się takim balonem, który zna coś, zna jakąś informację, ale nie może o tym powiedzieć. I słuchajcie, faktycznie jakby tych oznak ciąży
Początkowo nie miałam. Na przykład z Eliaskiem wtedy też w Turcji wiedziałam, że coś jest nie tak, ponieważ czułam się, jakby byłam zatruta, jakby miałam rotawirusa, ponieważ tam wtedy Maja akurat zachorowała, Maja wymiotowała, więc byłam pewna, że ja od niej się zaraziłam. Ale ponieważ Maja po kilku dniach już była zdrowa, ja nadal jakby czułam te oznaki zatrucia, no to i wtedy zrozumiałam, że to jest taka pierwsza oznaka ciąży. A słuchajcie, tym razem jakby nie czułam nic. Tylko że jak już wróciliśmy do Polski, już był poniedziałek, byliśmy w sklepie z Mesiem, ja jeszcze wtedy pamiętam, wkręciłam wszystkich, że mam okres, żeby jakby nikt o niczym nie podejrzewał. Też mówiłam, że Mesio mnie zaraził, bo w sumie w Egipcie wszyscy byliśmy przeziębieni. Mówiłam, że bolą mnie mięśnie, że jestem zmęczona, że tam katar, nie katar. I słuchajcie, w Lidlu naprawdę poczułam się wtedy chyba po raz pierwszy źle. Było mi bardzo zimno i nawet później do domu wróciłam i w tej zimowej kurtce mi było po prostu chłodno. Ja czułam takie dreszcze i właśnie to były już takie pierwsze oznaki ciąży i później było tylko gorzej. O tym, jeśli będziecie chcieli, opowiem Wam później, ale faktycznie to jest jakby nie tyle moja najgorsza ciąża, ile naprawdę czuję się fatalnie, czuję się źle, mam mdłości, nudności, czego tylko nie było. Teraz, jak już dogrywam ten kawałek, jestem w 9 tygodniu ciąży i akurat wczoraj czytałam gdzieś na forum, że już raczej gorzej nie będzie i może już będzie tylko lepiej, mam nadzieję, ponieważ takie poranne wizyty i czekanie przy toalecie na coś, że za chwilę, rozumiecie, coś może się wydarzyć. Często przebywanie na leżąco, ponieważ faktycznie nagle czuję się źle, albo na przykład nie mogę się schylić, coś podnieść, ponieważ też mogę wymiotować. To jest naprawdę często nie do wytrzymania, a więc przejdźmy do reakcji Mesia, reakcji dziewczynek na wiadomość o tym, że będziemy mieli kolejnego członka rodziny. Mesio był naprawdę wkręcony w to, że on wierzył w to, że ja mam okres, że ja się źle czuję, że jestem przeziębiona i jakby on się nie spodziewał tej wiadomości, ponieważ faktycznie też przez ostatnie już kilka miesięcy, kiedy już w sumie była stracona nadzieja, no to ja mówiłam, że jakby pogodziłam się z tą myślą i że ja już nie chcę kolejnego dziecka. A reakcja Mai mnie naprawdę bardzo zaskoczyła, Jaska też, ale wszystko za chwilę sami zobaczycie. Ogólnie o ciąży wiedziała tylko moja najbliższa przyjaciółka Sandra. Ona ze mną to przeżywała i ja naprawdę nie mogłam już się doczekać 14 lutego i od samego rana po prostu musiałam o tym powiedzieć, ponieważ naprawdę ja czułam się takim ogromnym, ogromnym balonem, który za chwilę pęknie, jeśli o tym nie powiem. Oglądajcie. Ja najmniej! Majuś? Co ty w ogóle jest? Jest? Nie, mówiłam, jednocześnie otwieramy. Tak? Na. Raz. Dwa. Trzy. Dzikami na bambino. Smoczek. To jest smoczek, wiesz dla kogo? Dla brat albo siostra. Co? 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 Co jeszcze ma się tak nie wygrzuje? Mama, ale to na prawdziwą? Tak. Mojka, no i patat. Chodź w stronę nie mam, chodź. Mamo dziecko! Skarpety, skarpety! Naprawdę, kogo będzie miała? Dlaczego? Ja myślę, dlaczego będzie słabka? To moje Elias. Teraz tylko sweet musi mi zamówić. Teraz żartujesz, że tylko o podróżach teraz myślisz? Ja chcę maluszkę jak sweet. To jest reakcja po tym pierwszym szoku. Myślę, teraz powiedz o twoim śnie. No śniłam, naprawdę śniłam, jakieś kilka dni temu, że mam córeczkę, urodziło mi się córeczkę. A bym chciał syna. Ale córeczka też może być. Córeczka może być. Taka jak Majusia. Aniołka, jak aniołka. Nie. Jestem w szoku. W szoku. Elias, wiesz, że będziesz miał brata albo siostrę? Brata.
blat. Ja chcę obojętnie kogo, ale ja chcę mieć... Maluszkę. Ale ja chcę, żeby on był słodki. Słodki, a jak nie będzie słodki? No, normalnie. Ja będę się opiekować. Tak? Go nosić na wózku. Wozić, tak? Tak. A pamiętasz ten duży wózek? Wózek. Który mieliśmy sprzedać, tak? Nie sprzedawaj. Jeszcze dla niego będzie. Okay? A ty kilka dni temu, nie, przed wyjazdem mówiłeś mi kiedyś sprzedawać ten wózek. Tak, też jestem w szoku. Mieliśmy sprzedawać wózek, a wiesz co? Ja a łóżko? To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Już to nie jest żart. A ja jednak nawet nie zrozumiałam, najpierw nie zrozumiałam, dlaczego Elias ma smoczek w pudełku. Aisza dostała, no Elias mają smoczek, a Majusia skarpetki. A Aisza dostała, ktoś jeszcze w naszej rodzinie będzie miał swoją rodzinę jesienią. Znak zodiaku, uwaga. Ale nie myślałam, że to mówisz o tobie. No, Alice myślę cały czas smoczek dla niego. Nagrywam trzecią reakcję po reakcji. Walentynki. To dla mnie, czy dla kogo? Tak. Zobaczyli, że się trzyma. Dla ciebie. Ale słodziutkie, czekaj, to ten. Postawimy na terasie później. No. A czekaj, jak mi wysyłałeś, to bez tego wysyłałeś. Ty sam wybrałeś to? Tak, chodź. Dziękuję. Dla kogo to? Tu, z czerwony, jak zupa pomidorowa. Dla ciebie, synu. Chodź. Bo on tam tu razem popłynął. A, dobra, to muszę nabrać. Bo każdy musi dbać, tu jest prezent od tata. Żeby nie każdy dbał. Nie chciałam kwiaty, który drugi dzień wrzucić do śmieci, tylko żeby dbać. Ale fajnie, dziękujemy. Ale czego, one muszą w domu być, czy później na zewnątrz? Zobacz, oj. Na zewnątrz później mogą być ogólnie na to. Jak to obojętnie, na pewno. Jakieś to jest. Piękne. Skąd tata wiedział, że ja będę fioletowy kolor? Dziękujemy. Jeszcze nie koniec. Jak nie koniec? Nie koniec? Co jeszcze? Co? Ja szaleństwo. Wiesz, jak Maja powiedziała? Teraz musimy dobrze się odżywiać. O. Żadnych fast foodów, nic. No, naprawdę. Mówi się szczęśliwa. To są kamienie? No, nie wiem. Tylko dekoracja. Nie, to jest dekoracja z drewna. Jak widzicie, wskazówki miałam nie tylko ja, ale też Mysio. Właśnie Mysiowi przyśniła się dziewczynka, a ja też miałam sen jakoś jeszcze przed wyjazdem do Egiptu. Zazwyczaj, słuchajcie, nie pamiętam swoich snów, ale ten sen był na tyle mocny, że ja go zapamiętałam i też mi się przyśniło, że ja urodziłam dziewczynkę. I później po prostu zapomniałam o tym śnie, ale już później, jak już wiedziałam, że jestem w ciąży, no to jakby... przypomniało mi się. Też przed samym wyjazdem do Egiptu, pamiętam, coś szukaliśmy w pokoju, który ogólnie jest przeznaczony dla Eliaska, ale póki co jakby służy nam za składzik. Tam stoi wózek i była gondola i ja do Mysia mówię, słuchaj, musimy chyba już sprzedać ten wózek, bo raczej dzieci już nie będziemy mieli. Też kolejna wskazówka była, że Mysio w pokoju, takim gościnnym pokoju dziadka, szukał jakichś dokumentów i tam leżała taka malutka skarpeteczka i Mysio pyta się, czyja to? A ta skarpeteczka wcześniej należała do Eliaska i słuchajcie, właśnie w pokoju, tym gościnnym pokoju dziadka mamy taką dużą szafę, w której ja od dawna przechowuję różne rzeczy dla maluszków i po prostu tego się nie pozbywałam, ponieważ w sumie kto nas od dawna ogląda, ten chyba wie, że ja od zawsze, jeszcze od wieku szkolnego marzyłam o dużej rodzinie, ponieważ ja byłam jedynaczką i dla mnie jakby w głowie zawsze miałam tam czwórkę, piątkę dzieci i zawsze jeszcze jako dziecko w sumie byłam pewna, że właśnie tak w moim życiu będzie. I słuchajcie, też myślałam, że jak już wrócimy z Egiptu, no to raczej będę się pozbywała tych rzeczy, ponieważ one leżą, tam jeszcze są ubranka Aiszy, później te ubranka nosiła Maja, dla Jaska oczywiście jako chłopca kupowaliśmy nowe ubranka i też one są tam przechowywane, jest też poduszka ciążowa, akurat muszę już ją wyciągnąć
i też różne takie mniejsze rzeczy, które zajmują naprawdę sporo miejsca i byłam pewna, że jak już wrócimy z Egiptu, no to tym się zajmę, żeby po prostu zwolnić to miejsce. Ja oczywiście zajmę się tymi rzeczami, ale już nie pod tym względem, żeby się po prostu pozbyć albo komuś oddać, tylko po prostu zrobimy przegląd. Słuchajcie, będę już kończyła tego vloga. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, może później zrobimy jakieś ciążowe Q&A, pytania i odpowiedzi. Słuchajcie, też wcześniej planowałam, że ta ciąża będzie najmniej taka ingerencyjna, że do lekarza albo na pierwsze USG pójdę jak najpóźniej. Plany były jakie były, ale życie po prostu zweryfikowało wszystko. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!